jesteśmy po spotkaniu, w którym MKS zwycięża po dogrywce 95-94. Prosimy o podsumowanie tego spotkania z Twojej perspektywy. Moja perspektywa jest nie za pozytywna, bo przegraliśmy mecz. Na pewno nie może się zdarzyć nam to, że zespół odskakuje na 20 punktów w trzeciej kwarcie i musimy gonić. Musimy przez pierwsze 30 minut pokazać więcej charakteru, więcej walki, więcej skupienia. No bo potem rzuciliśmy po prostu całą energię, walczyliśmy, naprawdę graliśmy dobrze od czwartej kwarty. Graliśmy dobrą obronę, moim zdaniem naprawdę w dogrywce graliśmy bardzo dobrą obronę. Zaważyły naprawdę ciężkie rzuty graczy z Dąbrowy, bo trafiali po naszej bardzo dobrej obronie, po prostu. Zarzut możemy mieć do siebie za pierwsze trzy kwarty, potem staraliśmy się, walczyliśmy. Czasem tak jest po prostu. To był Twój debiut, wróciłeś do Polski. Mimo przegranej możesz go zaliczyć do udanych? Ciężko mi powiedzieć na ten moment, to na razie mam w głowie to, że przegraliśmy jako drużyna. Analiza jakaś indywidualna będzie później i przyszedłem tutaj po to, żeby wygrywać mecze, nie żeby mieć udany powrót czy udany pół sezonu. Najważniejsze jest zwycięstwo, czego dzisiaj nie udało nam się osiągnąć, ale trochę to jest nowa drużyna. Na dwóch ważnych pozycjach czarni zrobili zmianę, także mam nadzieję, że dodamy trochę jakości i z biegiem czasu po prostu będziemy wygrywać mecze. Jesteśmy po zwycięstwie po dogrywce, zwyciężamy 95-94. Prosimy o podsumowanie z Twojej perspektywy. No mecz, można powiedzieć, że przez trzy kwarty układał się tak jak chcieliśmy. Graliśmy w miarę dobrą koszykówkę, dobrą obronę. Zawodnicy z Słupska robili to, co chcieliśmy. No i wygrywaliśmy tymi 20 punktami w czwartej kwarcie. No później zaczęła się seria niefortunnych zdarzeń. Wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. Nawet chyba myślę, że nie dałoby się tego wymyślić, gdybyśmy chcieli coś takiego wymyśleć. Tu poślizgnięcie, tu strata pod samym koszem. Tych strat było mnóstwo w końcówce, nietrafione rzuty. Zawodnicy z Słupska doszli nas na sam koniec i ten mecz tak się ułożył, że była dogrywka. Dobrze, że wyciągnęliśmy to w dogrywce. Ważny Maćka Kucharka, zbiórka w ataku, obrona i dowiedzieliśmy to do końca. No, dramaturgia, ale na szczęście tym razem na naszą korzyść, bo poprzednie mecze były takie, że przegrywaliśmy te końcówki 3-4 punktami. Styl dalej był dobry. Teraz mieliśmy trochę więcej szczęścia w końcówce, pomimo tej czwartej kwarty. Czy to zwycięstwo napędzi nas na kolejne mecze? Jak myślisz, podniosło to morale? My jesteśmy cały czas napędzeni, cały czas ta gra wygląda bardzo dobrze. Jedynie co, czasami te końcówki są takie chwiejne w naszym wykonaniu. No, tak jak wyglądały te poprzednie mecze, dobrze graliśmy, przegrywaliśmy w końcówkach. Mam nadzieję, że teraz trochę my będziemy mieli szczęście w tych końcówkach i będziemy te mecze brać na nasze konto.